Czy masz świadomość? Internet jest miejscem, w którym umiera anonimowość. Nasze prawo do prywatności wydajemy tu wszak na rzeź z własnej woli. Może zgadzamy się na utratę prywatności, widząc w tym rozsądną cenę za oferowane nam w zamian cuda. A może gotowość oddania swojej autonomii pod nóż wynika z tak silnej presji otoczenia, przywodzącej na myśl stadny odruch zwany owczym pędem, że tylko nieliczne, wyjątkowo harde, buntownicze, zadziorne i stanowcze charaktery gotowe są podjąć próbę przeciwstawienia się tej presji. Zygmunt Bauman. Wymogi bezpieczeństwa i natarczywy marketing nowoczesnych technologii sprawiają, że niczym ciecz pozbawiona naczynia inwigilacja rozlewa się na wszystkie strony. David Leon. Zasadniczo uważam, że nie mamy żadnego wpływu na najważniejsze przemiany społeczne. Nawet jeśli ubolewam nad tym, co się dzieje obecnie na świecie, nie interesuje mnie cofanie zegara, ponieważ nie wierzę, że to jest możliwe. Wellback. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat książki, czy wokół książki Płynna inwigilacja rozmowy. Książka ukazała się 10 lat temu w Polsce. Jest zapisem rozmowy między Zygmuntem Baumanem a Davidem Leonem. I będę rozmawiał o tej książce z panią Anną Turner, która pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie właśnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze dodać taki dodatkowy kontekst. Właśnie w styczniu, 28 stycznia, obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przypomnę, ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Z kolei 7 lutego obchodzimy co roku Dzień Bezpiecznego Internetu. Pani Anno, czy prywatność jest dla nas ważna? Dlaczego dziś, kiedy uchwalane jest prawo komunikacji elektronicznej, część osób, być może z naszych słuchaczy o tym wie, ale to prawo komunikacji elektronicznej w pierwotnej jego wersji daje służbom, rządowi szereg naszych danych dodatkowych, które pozwalają na inwigilację. I dlaczego dzisiaj, takie rodzi mi się pytanie, kiedy jest uchwalane to prawo, nie ma na ulicach setek tysięcy protestujących obywateli? No tak jak to miało miejsce, pamiętam, w 2002 roku podczas protestów ACTA, sam w tych protestach uczestniczyłem. Czy nie ma dzisiaj też masowych demonstracji przeciwko planom wprowadzenia limitu gotówkowego? Przypomnę, pisaliśmy o tym, czy mówiliśmy o tym w ramach podcastów Tygodnika Spraw Obywatelskich dość dużo. Będziemy wkrótce, taki rząd ma plan, mogli płacić gotówką tylko do 20 tysięcy złotych. A przypomnę, no to chyba dla każdego oczywiste, że gotówka ułatwia nam ochronę naszej prywatności, więc dlaczego, czy powracam do tego pytania, pani Anno, czy prywatność jest dla nas ważna? Dlaczego nie protestujemy na ulicach, tak jak w 2012 roku? No faktycznie taka zmiana podejścia do sytuacji, w których nasza prywatność jest niszczona czy deptana, może wywoływać słuszne wątpliwości co do tego, czy ona jest dla nas wciąż ważna. I wie pan, niestety trochę w myśl powiedzenia, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Z czasem te praktyki inwigilacyjne, których doświadczamy każdego dnia,
stały się tak wszechobecne i tak inwazyjne, że dzisiaj są niestety częścią rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No, nie zapominajmy też, że w 2012 roku w protestach przeciwko wprowadzeniu ACTA, w których i ja uczestniczyłam, i pan, brały udział głównie osoby, które dorastały bez internetu. A co za tym idzie, ich spojrzenie na prywatność, nasze spojrzenie na prywatność i inwigilację diametralnie różniło się od spojrzenia dzisiejszych 20-parolatków, którzy nie znają rzeczywistości bez internetu, a ta ich rzeczywistość jest już, jak się wydaje, na zawsze dwutorowa, na zawsze dwubiegunowa, czyli online i offline. I w tym bym się dopatrywała głównych przyczyn, dlaczego nie ma nas dzisiaj na ulicach, w sytuacjach, w których jeszcze 10 lat temu na tych ulicach się znaleźliśmy. No i bardzo zasadne jest pytanie, czy prywatność w takim razie jest dla nas ważna, czy jest ważna dla młodszego pokolenia, osób, które czasu bez internetu nie pamiętają. Sokrates powiedział, że początek mądrości to zdefiniowanie pojęć, dlatego jeśli pan wybaczy, zacznę od tego, że dla każdego z nas pod hasłem prywatność kryje się coś innego. W gruncie rzeczy jest to koncept abstrakcyjny, który każdy z nas dopasowuje do siebie, do swoich potrzeb i do swoich pragnień i do swoich przekonań, a co za tym idzie, każdy rozumie i definiuje to pojęcie zupełnie inaczej. Dlatego na potrzeby naszej rozmowy przytoczę tylko kilka definicji, które funkcjonują w naukach społecznych. Otóż holenderski profesor nauk o komunikacji Jan van Dijk, który od lat już 80. prowadzi bardzo znane badania na temat wpływu nowych mediów na społeczeństwo, definiuje prywatność jako szczególny rodzaj prawa do wolności od naruszania tych obszarów życia, których jednostka zdecydowała się nie udostępniać innym. Ale przypomnę też kilka starszych definicji prywatności na długo sprzed ery internetu. Na przykład dystyngowany profesor prawa Alan Westin, autor między innymi wydanej w latach 60. klasycznej już dzisiaj książki Privacy and Freedom, definiuje prywatność jako prawo jednostek do samodzielnego określenia, kiedy, jak i w jakim zakresie informacje o nich są przekazywane. Natomiast, i tutaj co ciekawe, zupełnie pierwsza publikacja poświęcona konieczności ustanowienia prawa do prywatności ukazała się w roku 1890 w amerykańskim czasopiśmie Harvard Law Review, które, dodam jako ciekawostkę, istnieje do dzisiaj. Tytuł tej publikacji to The Right to Privacy, została napisana przez dwóch prawników, którzy zdefiniowali tam prywatność jako prawo do bycia zostawionym w spokoju. Bardzo dobra definicja. Prawda? Na czasie. I tutaj no, nie można nie przywołać poglądów Zygmunta Baumana, z którymi on się dzieli oczywiście w książce Płynna inwigilacja, ale nie tylko, w których wskazuje na odwrócenie tej sytuacji. Cytuję. Zapisałam to sobie na potrzeby naszego podcastu, bo te kilka zdań świetnie oddaje to, o czym mówi Bauman. W dobie nowych technologii sfera publiczna przeżywa istny najazd, zalew i podbój prywatności. A bycie celebrytą, a więc życie nieustannie na oczach innych, w świetle reflektorów i bez prawa do prywatności, to dziś najuporczywiej lansowany i najbardziej popularny model udanego życia. Koniec cytatu. No więc trudno w tej sytuacji nie zadać sobie pytania, czy prywatność jest nadal dla nas ważna. Znana maksyma mówi, że nauka jest napędzana przez idee, ale dyscyplinowana przez fakty. I tego się trzymamy w naszej pracy. A te w badaniach jednoznacznie wskazują, że prywatność rozumiana jako ochrona danych i informacji jest jednak dla nas niesłychanie ważna. W badaniu Eurobarometer pod tytułem Digital Rights and Principles przeprowadzonym w roku 2021, czyli dwa lata temu, zapytano respondentów krajów Unii Europejskiej między innymi o to,
jak ważne jest dla nich, aby rozmowy telefoniczne czy SMS-y były poufne i chronione. Czyli jedna z podstawowych zasad naszej prywatności. Nasze rozmowy, czy to przez telefon, czy przez komunikatory, czy wiadomości tekstowe, powinny być poufne i chronione. Dla ilu procent respondentów w Polsce to jest bardzo ważne? Dla ponad 50, dokładnie 51. Dla ilu? Ważne. Dla 35, czyli razem mamy już 86% respondentów z Polski, dla których poufność ich rozmów jest dla nich bardzo ważna lub ważna. Co ciekawe, tylko dla 11%, ale wciąż jest to jeden z wyższych wyników w Unii Europejskiej, no ale tylko 11%, poufność rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych nie jest zbyt ważna. W tym samym badaniu, przygotowałam jeszcze jedno pytanie, bo ono jest bardzo ciekawe, zadano respondentom pytanie o wybranie zagrożeń, których w internecie obawiają się najbardziej. Na pierwszym miejscu wymieniono kradzież danych, czyli poufność, czyli bezpieczeństwo naszych danych. Na drugim bezpieczeństwo dzieci, a na trzecim wykorzystanie danych i informacji osobistych, ale już nie przez hakerów czy osoby, które chcą ukraść naszą tożsamość, ale przez firmy oraz instytucje rządowe. Czyli postrzegamy to jako bardzo realne zagrożenie, sytuacja, w której nasze dane są wykorzystywane bez naszej wiedzy przez instytucje rządowe. Krótko mówiąc, obawiamy się bardzo inwigilacji. I już na koniec dodam, że gdybyśmy prześledzili wcześniejsze badania, a zajmuję się tym od 10 lat, wynika z nich, że odsetek osób, dla których poufność informacji i bezpieczeństwo danych stale rośnie. Także odpowiadając na Pana pytanie, czy prywatność jest dla nas ważna, ja uważam, że tak i pewnie ważniejsza niż kiedykolwiek indziej. Czyli ja rozumiem, że nie mamy do czynienia z końcem prywatności. Wie Pan, ja się skłaniam ku takiej tezie, że mamy do czynienia z jej fragmentaryzacją, ale na pewno nie z jej końcem. A co to znaczy? Tak, z fragmentaryzacją, czyli ta prywatność nie jest już tak jasno określona, jak była przed erą internetu. Ona jest bardzo płynna, odnosząc się tutaj znów do książki Zygmunta Baumana, a więc często zmienia swoje położenie, zmienia swoje formy. I wraz z rozwojem nowych technologii każdy z nas pojęcie prywatności fragmentaryzuje, innymi słowy, dopasowuje do sytuacji, do kontekstu, do narzędzi, którymi się w danym momencie posługuje. Ale ona jest dla nas ważna cały czas i badania to pokazują. I zamach na naszą prywatność cały czas traktujemy w kategoriach jednego z największych zagrożeń internetowych. Wie Pan, powstało też bardzo ciekawe badanie, może trochę żartobliwe, ale ono jest niesłychanie ciekawe, którego wyniki zostały opublikowane w artykule pod tytułem Why Privacy Keeps Dying, czyli dlaczego prywatność ciągle umiera. Autorzy tego artykułu przeanalizowali ponad 100 tekstów z lat 90. i 2000., w których we wszystkich tych tekstach wieszczono koniec prywatności. Czyli już koniec prywatności, prywatność nie jest dla nas istotna. A tymczasem tak zwany, jak ja to nazywam, endyzm prywatności, no, wydaje się trwać przez dziesięciolecia i tak naprawdę, wie Pan, nie jest specyficzny dla danego okresu. Jest natomiast zawsze łączony z rozwojem technologii, a w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nasilającą się inwigilacją, nie trudno o takie wnioski. Czy mamy do czynienia z końcem prywatności, czy powinniśmy się tego obawiać. Ale mnie bardzo cieszą takie rozmowy, bo tak długo jak rozmawiamy o prywatności, tak długo ona jest dla nas ważna i tak długo będzie istniała. Mhm. A z jakiego rodzaju inwigilacją mamy w obecnych czasach do czynienia? Och, odpowiem krótko i rozwinę tę wypowiedź. Z wszechobecną. Inwigilacja nie jest nowym zjawiskiem, pisał o niej już Cyceron, ale po atakach na wieżę World Trade Center 9 września 2001 roku wyłonił się nowy paradygmat, wyłonił się nowy model, wyłoniły się nowe metody działania gdzieś na styku polityki bezpieczeństwa i rozwoju technologii wojskowych.
W tym samym czasie, czyli tak jak mówię, początek lat 2000, w tych niezmapowanych jeszcze przestrzeniach internetu, Google, wyszukiwarka Google, która za cel postawiła sobie właśnie ich zmapowanie, coraz intensywniej poszukiwał sposobów na zwiększenie skromnych wtedy przychodów firmy. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, prawda? Ale ponad 20 lat temu Google walczył o utrzymanie na rynku. I co się wtedy dzieje w tym połączeniu rozwoju technologii wojskowych, polityki bezpieczeństwa i małej firmy komercyjnej, która szuka sposobu na zwiększenie przychodów firmy? Dochodzi do idealnej symbiozy pomiędzy tymi dwoma graczami. I z jednej strony instytucje rządowe potrzebują narzędzi i nowych technologii, aby móc ogłosić walkę z terroryzmem na nowych zasadach, na takich, które ten terroryzm zniszczą, które się go pozbędą. A Google, rozpoznając potencjał w danych, które gromadził, odkąd wyszukiwarka zaczęła istnieć, zaczyna zmieniać internet w przestrzeń komercyjnego nadzoru. To był taki pierwszy duży krok milowy. Drugi krok milowy w ekspansji inwigilacji to powstanie mediów społecznościowych i stworzenie smartfonów, co bardzo otwarcie komunikował Eric Schmidt, ówczesny prezes zarządu Google, mówiąc na konferencji prasowej zdaje się w 2013 roku: wie pan, stosunkowo tani smartfon z przeglądarką to wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do globalnych zasobów informacji. I od tego momentu zaczyna się nasz faustowski pakt, jak ja to nazywam, za szoszaną zubów, zaczyna się faustowski pakt XXI wieku, no, z którego, jak wiemy z książki Goethego, wyrwanie się jest prawie niemożliwe. Od tej pory telefon jest z nami wszędzie. Różnicuje te sposoby inwigilacji. Mamy go ze sobą w sypialni, w łazience, na siłowni, na zakupach. Kiedy odwiedzamy znajomych, kiedy przemieszczamy się. I wcale nie musimy być akurat online, aby dane informacje o nas płynęły szerokim strumieniem. Proszę zobaczyć, niech się pan zastanowi, ile można powiedzieć o kimś, monitorując tylko i wyłącznie lokalizację jego telefonu. Ta osoba jeszcze wcale nie musi być online, nie musi surfować po sieci, szukając piosenek, zakupów i tak dalej. Patrząc tylko na lokalizację, co możemy powiedzieć? Gdzie ta osoba mieszka? Jeśli ten telefon znajduje się pod tym samym adresem każdej nocy, no to wiemy właśnie, gdzie mieszka, czy mieszka sam, czy z kimś, gdzie i czy pracuje, czy w domu, czy poza domem. Jeśli poza domem, no to w jaki sposób się tam przemieszcza, tak? Jak możemy się dostać do pracy? Możemy pieszo, rowerem, samochodem czy transportem publicznym. Jeśli mamy ten telefon ze sobą, to możemy taką ścieżkę pięknie później zobaczyć. Jaki uprawia styl życia? Czy chodzi na siłownię? Czy biega? Czy chodzi do kościoła, do kina, na spacery? Czy spotyka się z przyjaciółmi? Czy jada w restauracjach? Czy często podróżuje? Niech pan zobaczy, do ilu grup można taką osobę zakwalifikować. Po co? Po to, żeby oferować jej konkretne usługi czy produkty online. Potem, gdzie ktoś mieszka i pracuje, określimy jej status materialny, na podstawie którego taka osoba może zobaczyć oferty tylko z dopasowanej półki cenowej. Jeśli jest to ktoś aktywny fizycznie, no to bardzo prawdopodobne, że zobaczy reklamy nie tylko firm sportowych, ale także zniżki do otwierającej się w okolicy siłowni. I tak dalej, i tak dalej. No chyba, że rozumiem, że ta osoba nie ma telefonu z funkcją lokalizacji. Nawet jeśli łączy się do sieci telekomunikacyjnej, to już jesteśmy w stanie określić, gdzie się mniej więcej znajduje. Mhm. Czy ja rozumiem, że jeżeli ja mam stary telefon, nie mam smartfona, specjalnie z niego zrezygnowałem 2 lata temu, mam starą Nokia, bardzo starą sprzed 4-5 lat, to i tak służby zewnętrzne mogą namierzyć to, co robię? Tak. I gdzie? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, i niestety wcale nie potrzebują do tego nakazu sądu. Tak to wygląda. I teraz
A teraz wyobraźmy sobie, że ma pan smartfona, czyli większość ludzi posiada smartfona i ma go przy sobie. I połączmy to, co już wiemy, z pozostałymi informacjami, które zawiera nasz telefon. Zdjęcia, nasze dane, historię wyszukiwania, zakupów, muzyki. No i do jakiego wniosku możemy dojść? No, okazuje się, że bierzemy udział w tak zwanej grze o sumie zerowej, której to na pewno nie my jesteśmy po tej stronie wygranych. Jesteśmy właściwie tylko aktorem informacyjnego spektaklu. Więc inwigilacja dzisiaj, odpowiadając krótko, jaka jest? Wszechobecna. A dlaczego akceptujemy te praktyki inwigilacyjne? Jak to do tych kwestii podchodzą młodzi ludzie, którzy właśnie, tak jak pani już wcześniej wspomniała, nie pamiętają czasów bez internetu? Wie pan, odpowiem trochę przewrotnie, bo my się na nie nie godzimy, a przynajmniej deklarujemy, że się na nie godzimy. I tak jak pokazują badania, które przywołałam, ale również inne, tylko około 10% społeczeństwa uważa, że prawo do informacji, do prywatności informacji nie jest istotne. O wiele więcej niż połowa z nas wymienia ten brak kontroli nad swoimi danymi jako jedno z trzech największych zagrożeń internetowych. I w rezultacie mamy do czynienia ze sprzeczną sytuacją, prawda? Która w literaturze przedmiotu nosi nazwę privacy paradox, czyli paradoks prywatności. Polega ona na tym, że z jednej strony prywatność jest dla nas bardzo ważna i to deklarujemy, ale z drugiej nasze zachowanie w internecie temu jawnie przeczy, czyli dochodzi tutaj do pewnego rodzaju paradoksu. Dlaczego? Co najmniej z trzech powodów, ale moglibyśmy o tych powodach rozmawiać kolejną godzinę. Po pierwsze, dlatego pokrótce je Państwu tutaj przybliżę. Po pierwsze, godzimy się na to z powodu wszechobecności inwigilacji, do której jesteśmy po prostu coraz bardziej przyzwyczajeni i w efekcie nie zwracamy na te wszystkie urządzenia i na te wszystkie informacje, o których wiemy, że nas szpiegują, kontrolują, monitorują, nie zwracamy na nie więcej uwagi. Po drugie, no, umówmy się, z braku możliwości wyboru. Internet jest tak głęboko zakorzeniony w naszym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, że nie możemy z niego całkowicie zrezygnować. Po trzecie, ze strachu. Albo, wie pan, może lepiej to ujmę w słowa i powiem, że bardziej może z tęsknoty za życiem bez lęku, z potrzeby i pragnienia spokoju. Nasz wielki filozof Leszek Kołakowski pisał kiedyś o idei porządku i ładu, o rzeczywistości, w której żyje się nam dobrze, komfortowo, bezpiecznie. I Zygmunt Bauman w swojej książce, o której dzisiaj rozmawiamy, zwraca uwagę na czynniki, które w świecie płynnej inwigilacji adresują te pragnienia porządku, ładu, spokoju. Co to są za czynniki, o których pisze Bauman? Kamery, zamki, systemy zabezpieczające i monitorujące, ochrona, czy wysoki płot wokół osiedla, a wie pan, najlepiej to w ogóle wszystko naraz. Ta oczekiwana konieczność, oczekiwana przez nas konieczność zapewnienia nam bezpieczeństwa jest od prawie 20 lat głównym motywem uzasadniającym stosowanie inwigilacji przez rząd, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. No dobrze, ale jeśli rząd mówi, potrzebujemy, prawda, mieć dostęp do waszych danych, aby zapewnić wam bezpieczeństwo, no to jakie się pojawia pytanie? No dobrze, ale przed kim? Kim jest ten inny, którego my się obawiamy i przed których trzeba nas chronić, przed którym stawiamy płoty, montujemy kamery i tak dalej? No odpowiedź jest dosyć prosta, bo potencjalnie jest to każdy nieznajomy mijany na ulicy. A to sprowadza się ni mniej ni więcej do tego, że każdy z nas staje się podejrzanym. Każdy z nas staje się potencjalnym źródłem zagrożenia. I właśnie dlatego, aby nie uchodzić za źródło niebezpieczeństwa i jednocześnie chronić się przed niebezpieczeństwem, ufamy, że cała ta inwigilacja w imię bezpieczeństwa działa. Że to dla naszego dobra, skanują nas na lotniskach, pobierają odciski palców i de facto im więcej kontroli do przejścia, tym bezpieczniej się czujemy. A przynajmniej tak nam się wydaje. W końcu to my, no przecież dobrzy, przyzwoici ludzie, nie mamy nic do ukrycia. Na pewno wyjdziemy z tego bez szwanku, potwierdzając naszą
uczciwość i prawość. Prawda? Ja powiem tak szczerze panu, że mam szczerą nadzieję, że w końcu to, nie wiem, wydaje się, że wieczne, ale małżeństwo bezpieczeństwa i inwigilacji zacznie jednak zmierzać ku rozwodowi. Póki co ma się bardzo dobrze, co no potwierdzają też wyniki badania Europejskiego Sondażu Społecznego realizowane w naszym instytucie. Proszę sobie wyobrazić, jak to działa. Jeśli tylko do pytania, które zadajemy respondentom o stosowanie praktyk inwigilacyjnych, dodamy końcówkę w czasie pandemii lub no, to dla zapewnienia bezpieczeństwa, to na tych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, to od razu poparcie rośnie o kilka punktów procentowych. Czyli, prawda? Innymi słowy, jeśli zapytamy respondentów, no, prawda, czy prywatność jest dla pana ważna, czy uważa pan, że rząd powinien mieć dostęp do pana danych, nie, to absolutnie nie, to wtedy mamy właśnie tą sytuację, kiedy ponad połowa, grubo ponad połowa jest temu przeciwna, ale kiedy dodamy, a w razie pandemii, a dla zapewnienia bezpieczeństwa, a nie, no wtedy to tak. I to jest niestety ta narracja, która nadal działa, tak jak mówiłam, to wieczne małżeństwo bezpieczeństwa i inwigilacji, które jest de facto iluzją bezpieczeństwa, ale uważamy, no dobrze, no ktoś coś z tym robi, no może faktycznie tak trzeba, może jest bezpieczniej. Póki co to działa. Jak długo? Zobaczymy. Mm-hmm. Z kolei ja mam taką refleksję, czy pytanie, czy rozporządzenie o ochronie danych osobowych, to tak zwane RODO, które ma chronić nasze dane, faktycznie to robi. Bo mam właśnie taką refleksję, że czy to nie jest jakaś kpina, że z jednej strony mamy to RODO, jesteśmy... czy jako indywidualni indywidualne osoby tak nam się przynajmniej mówi, chronieni pracodawcy czy firmy muszą przestrzegać różnego rodzaju zasad związanych z tym RODO. U nas w Fundacji Instytutu Spraw Obywatelskich po prostu rośnie błyskawicznie góra różnego rodzaju papierologii, mówiąc potocznie, związanym z tym RODO. Ja je muszę, nie wiem, podpisywać, muszę się nad nimi zastanawiać, też, nie wiem, jakichś specjalistów pytać. Są kontrole coraz częstsze, jeśli chodzi o przestrzeganie tego RODO, nakłada się jakieś wysokie kary, a z drugiej strony takie korporacje jak Google, banki czy rząd, służby zbierają na nas dane jak chcą i, no i właściwie tyle. No właśnie, no bardzo dobrze pan odpowiedział na to pytanie, tak jak to wygląda nie tylko ze strony administratora danych, ale też każdego z nas, czyli zwykłego użytkownika w starciu z wielkimi korporacjami. No, RODO, to tylko przypomnę, jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie wie, to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 5 lat temu, w połowie roku 2018. No i właśnie te główne prawa, jakie RODO powinno gwarantować, to rozporządzenie, to między innymi informacja od administratora w przypadku na przykład wycieku naszych danych lub udostępnienia ich osobom niepowołanym. I to, o czym pan mówi, przypomina mi sytuację z ubiegłego, sprzed dwóch lat już, z 2021 roku, a więc w okresie, kiedy RODO już powinno obowiązywać. Z Facebooka wyciekło wtedy wyciekły wtedy dane zaledwie 533 milionów osób. 533 milionów osób. W tym ponad 2,5 miliona z Polski. No i co się stało? Nic się nie stało. Facebook o tym ani nie poinformował, trzymał tę informację dla siebie. Kto o tym poinformował? Alan Gall, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Co w związku z tym? Nic. Mogę ja jako ja podać Facebook do sądu, mogę dochodzić odszkodowania, no ale możemy sobie wyobrazić, jakby to wyglądało i jak długo by ten cały proces trwał. Także tak to właśnie jest, że być może na mniejsze polskie firmy są nakładane kary i cały ten proces działa trochę szybciej, ale jeśli firmy mają do czynienia z takim gigantem jak Facebook, który nagle gubi dane ponad 500 miliona osób, okazuje się, że właściwie jest nietykalny i nic się z tym nie da zrobić. Kolejne prawo, które powinno gwarantować nam RODO, to prawo, dzięki któremu wiemy, co będzie się działo z naszymi danymi,
I jeszcze kolejne, moje ulubione, że powinniśmy być o tym informowani w sposób dla nas zrozumiały. Trzeba mieć naprawdę dużo zaparcia i konia z rzędem k temu, kto się przez te informacje, komu się przez te informacje uda przejść. A i tak za wiele z nich nie wynika, bo przecież ja się tym zajmuję na co dzień i klikam w ustawienia prywatności i preferencji dotyczących tego, komu i w jakim celu przekazane zostają moje dane, jeśli otwieram daną stronę internetową. I zapewniam Pana, że te informacje bardzo często nie są ani jasne, ani zrozumiałe, wręcz przeciwnie. Wyskakujące okienko jest irytujące, jest zaprojektowane w taki sposób, abyśmy od razu kliknęli w tę wersję, która pozwala na pełne wykorzystanie naszych danych. No nie działa niestety, RODO nie działa, są podejmowane prace, żeby je usprawnić. Na dzisiejszą chwilę jest to bardziej... Jest to ustawa, jest to rozporządzenie unijne, które maskuje potrzebę tego, że my potrzebujemy wiedzieć, co się dzieje z naszymi danymi i kto ma do nich dostęp. Na chwilę obecną tak nie jest w wielu przypadkach. Podsumowując, idea świetna, ale wykonanie słabe. A co Pani odpowiada na ludziom, którzy mówią, no ale co, o co Wam chodzi, przecież większość, że ja nie mam nic do ukrycia. Tak, wie pan, to jest taka właśnie postawa, o której mówiłam w przypadku tej naszej potrzeby, tego naszego pragnienia zapewnienia nam poczucia bezpieczeństwa. Chętnie poddajemy się praktykom inwigilacyjnym właśnie z tego powodu, żeby zamanifestować. Ja nie mam nic do ukrycia, ja jestem prawy, jestem uczciwy, szukajcie sobie tych złych terrorystów. Ale niestety takie podejście skutkuje tym, że każdy z nas jest potencjalnym podejrzanym. To nie jest zdrowa sytuacja. I o ile za podejrzanego może na nas łypać nasz sąsiad, to nie jest idealna sytuacja, ale to nie jest jeszcze tak źle. Ale kiedy zaczyna nas jako podejrzanego klasyfikować algorytm instytucji rządowej, o której nie wiemy nawet, że istnieje, nie wiemy, jak ten algorytm działa, nie wiemy, w jaki sposób zostaliśmy zaklasyfikowani, to tutaj się zaczynają problemy, bo nagle może się okazać, że nie dostaniemy kredytu, że będziemy mieli problemy z podróżowaniem i tak dalej, że zacznie się podsłuchiwanie naszego telefonu, o którym nawet nie będziemy wiedzieć. Więc takie podejście... Ja nie mam nic do ukrycia, to pozornie daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale możemy w wyniku błędu, o którym nawet, tak jak mówię, nie będziemy wiedzieć, i w tym jest cały pies pogrzebany, jeśli idzie o algorytmy. Nie wiemy, jak one działają, nie wiemy, na jakich zasadach, ale wiemy, że są zbierane nasze dane bez naszej wiedzy i tak właściwie nic nie możemy na ten temat poradzić. Dlatego... Ta strategia, właściwie no nie mam nic do ukrycia, bardzo proszę, tutaj jestem. No tak, ale co, czy nie zasłaniamy okien w swoim domu, czy nie mamy drzwi do mieszkania, czy naprawdę wszystko chcemy powiedzieć, czy naprawdę chcemy wszystkim powiedzieć, co wczoraj jedliśmy na kolację, w jakim hotelu się zatrzymaliśmy tydzień temu i mieć całe nasze życie na widoku? Nie jest to dobra sytuacja. Ostatnie pytanie. Jak każdy z nas może stawiać opór inwigilacji? Ja czytałem Welbecka na początku dzisiejszej naszej rozmowy, który uważa, że no nie mamy na nic wpływu i właściwie jego osobiście nie interesuje cofanie zegara. Nie wierzy, że to jest możliwe, nawet jeśli ubolewa na tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. A jakie pani ma do tego podejście? Wie pan, ja się z nim nie mogę zgodzić. Uważam, że mamy całkiem sporo do zrobienia i trzeba te rzeczy robić. Przede wszystkim, aby bronić się przed inwigilacją, aby stawiać jej jakiś opór, starajmy się spędzać mniej czasu online. W kilku ostatnich latach powiem panu, że coraz bardziej widoczny w badaniach jest trend, który znamy w literaturze jako digital disconnect. Polega na tym, że użytkownicy internetu
starają się ograniczać swoją obecność w internecie z różnych przyczyn, z powodu przytłoczenia ilością informacji, poczuciem braku prywatności. Często też jest wymieniana przyczyna chęć spędzenia czasu offline z rodziną, ze znajomymi, czy zajmując się swoimi innymi zainteresowaniami. W krajach Europy Zachodniej to już jest ponad 40% użytkowników, którzy ograniczają korzystanie z internetu. W Polsce takie badania będziemy robić, mam nadzieję, w przyszłym roku. Drugi etap, który mi przychodzi do głowy, no to świadomość i edukacja. Sam fakt, że już nagrywamy taki podcast, że o tym rozmawiamy i że ktoś będzie nas słuchał, to już jest bardzo dobry znak. To znaczy, że ktoś się tym interesuje. Ale polecam też książki, o których tutaj rozmawiamy, prawda? Wymieniłam Kapitalizm Inwigilacji Szuszany Zubow, oczywiście Płynną Inwigilację Davida Leona i Zygmunta Baumana, która, choć wydana 10 lat temu, naprawdę nic nie straciła na swojej aktualności. Mamy też świetne spektakle teatralne, na przykład Badania ściśle tajne w reżyserii Iwana Wyrypajewa do obejrzenia w internecie. Bardzo Państwu polecam uczestnictwo w wystawach. Mówię to z własnego warszawskiego podwórka. Mieliśmy ostatnio dwie fantastyczne wystawy poświęcone nowym technologiom inwigilacji. Widzące kamienie i przestrzenie poza doliną, a także wcześniej The Glassroom Experience. Fantastyczna wystawa dostępna także online. W Warszawie miała miejsce w Centrum Nauki Kopernik. Wspierajmy też organizacje, takie jak Pana, które w naszym imieniu walczą o nasze prawa. Jest to też na przykład Fundacja Panoptykon. Strony takich fundacji to także kopalnia wiedzy i porad. A z takich informacji bardziej technicznych, co podczas codziennego korzystania z internetu, no pierwsza już o tym mówiłam, jeśli możemy, zostawmy ten telefon w domu. Tak, druga, o której Pan mówił, wyłączmy lokalizację. Na noc wyłączmy telefon, zostawmy go w innym pokoju. I znów wrócę do tego, od czego Pan zaczął. Płaćmy gotówką, a więc nie tylko karty. Regularnie róbmy porządki w naszej skrzynce mailowej. To nie jest proste, sama się tym zajmuję, więc wiem, ile to zajmuje czasu. Ale warto, żeby to weszło w nawyk. Na czym te porządki mają polegać? Ograniczmy liczbę aplikacji, usuńmy te, z których nie korzystamy, usuńmy konta z serwisów, z których nie korzystamy. Wypiszmy się z newsletterów, których nie potrzebujemy, a które nam zaśmiecają skrzynkę. Zmieńmy ustawienia prywatności w przeglądarce, blokujmy cookies z innych firm, a także regularnie je usuwajmy. Dla bardziej zaawansowanych oczywiście polecam korzystanie z sieci VPN i sieci Tor, aby zapewnić sobie anonimowość. Ale wracając jeszcze do Holbecka, o którego Pan zaczął, to Bauman no, również kwestionuje tę diagnozę postawioną przez niego, ale zgadza się z jego argumentacją. Bauman pisze, że takie podejście już koniec, wszystko stracone, uważa za absolutnie nie do pomyślenia. I jak pisze, przecież potrafimy się sprzeciwić, potrafimy powiedzieć nie, jednocześnie kierując się wizją tego, jak i może powinna wyglądać nasza przyszłość. I wie Pan, na koniec już zostawiłam sobie takie zdanie, że Zygmunt Bauman, profesor Barbarę Skargę, uważa za jedną z najwybitniejszych i niesłychanie wyczulonych na tarapaty ludzkiego bycia w świecie filozofek. I jej krótkie, ale optymistyczne zdanie chciałabym na koniec przywołać. Cytuję. Myśl ludzka nie stoi, tylko ciągle idzie ku czemuś lepszemu. I mam nadzieję, że tak też będzie w naszej walce z inwigilacją. No dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa też generalnie zachęcam do tego, żeby, to co już powiedziałem wcześniej, żeby na przykład spróbować zrezygnować ze smartfona, zaopatrzyć się w stary telefon. I ja bym chętnie zrezygnował z telefonu w ogóle komórkowego, ale no po prostu zlikwidowano niestety w całej Polsce budki telefoniczne, więc czasami po prostu trudno w ogóle, ale trudno się skomunikować. Natomiast też przyznam Państwu, że sam byłem przyspawany do tego telefonu przez wiele lat, ale też jestem takim żywym przykładem, że można, po prostu można.
i to bardzo ułatwia właśnie zmiana telefonu na starszy, bez dostępu do internetu, bez aplikacji, znacznie ułatwia różne rzeczy, o których pani dzisiaj powiedziała, chociaż oczywiście są różnego rodzaju przy okazji wyzwania, ale trudno, żeby ich nie było. Dzisiaj państwa i moim gościem była pani Anna Turner z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pani Anna, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!